W tym filmie narysujemy sobie wykres funkcji wykładniczej i logarytmicznej, takich, które są do siebie wzajemnie odwrotne, czyli takich, które mają tę samą podstawę. A konkretnie weźmiemy funkcję wykładniczą y równa się 2 do wykładnika x, a funkcję logarytmiczną do niej odwrotną weźmiemy y równa się logarytm o podstawie dwóch z x. No i zobaczymy, jaki jest ciekawy związek między tymi wykresami. No, i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i najpierw spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać, czyli zrób sobie tabelki wartości i narysuj te wykresy. No dobra, to teraz zróbmy to sobie razem. No to zaczniemy od tabelki dla tej funkcji wykładniczej. Zrobimy sobie tutaj tabelkę, kilka wartości x i y obliczymy. Powiedzmy, że weźmiemy takie x: -y. minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3 i starczy. No to teraz tak. 2 do minus 2 to jest 1 czwarta. 2 do minus pierwszej to jest 1 druga. 2 do 0 to jest 1. 2 do pierwszej to jest 2. 2 do drugiej to jest 4. I 2 do trzeciej to jest 8. No i możemy zaznaczać na wykresie. Czyli dla minus 2 wartość jest 1 czwarta. No to będzie gdzieś tutaj. Dla minus 1, 1 druga. To będzie gdzieś tutaj. Potem mamy 1, dla zera, dla jedynki mamy 2, dla dwójki mamy 4, dla trójki mamy 8 i już dalej nie pisałem, dlatego że to już nam wychodzi poza ten obszar, który mamy. No i teraz wystarczy połączyć te punkty linią. Więc tutaj tak ten wykres będzie tak przebiegał. I tutaj dalej będzie się zbliżał do osi x, ale nigdy jej nie osiągnie. No dobrze. No to teraz zajmijmy się funkcją logarytmiczną. Teraz, co to znaczy, że y jest równe logarytm przy podstawie 2 z x? To jest równoważne temu, że 2 podniesione do potęgi y ma dawać x, bo właśnie funkcja logarytm odpowiada na to pytanie: do jakiej potęgi muszę podnieść dwójkę, żeby dostać x? No i to jest właśnie wartość tej funkcji, czyli 2 do y ma dawać x. To jest równoważne temu stwierdzeniu. No więc widzimy, że tutaj, jak popatrzymy na to równanie tu, zielone tutaj i na to równanie pomarańczowe tutaj, to widzimy, że tutaj zamieniły się rolami x i y. Czyli jak teraz tutaj zrobię tabelkę wartości dla logarytmu, no to właśnie mogę przepisać te x i y z tabelki, która była tutaj, tylko zamienić po prostu kolumny. Teraz jako x-y wezmę sobie te wartości, przepiszę stąd. 1 czwarta, 1 druga, 1, 2, 4 i 8. I dla tych x-ów obliczę teraz logarytm. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 1 czwartą? Do minus drugiej. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 1 drugą? Do, Do, Do minus pierwszej. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 1? Do zerowej. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 2? Do pierwszej. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 4? Do drugiej. Do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 8? Do trzeciej. Przepisałem, jak widać, tę kolumnę tym razem po prawej stronie, a tę po lewej. Więc widzimy, że ponieważ to jest funkcja odwrotna, no to ta funkcja przeprowadzała nam te wartości na te wartości, a ta przeprowadza w odwrotną stronę. Ta przeprowadza minus dwójkę na 1 czwartą, a ta przeprowadza 1 czwartą tą na minus dwójkę, i tak dalej. No dobrze, no to teraz narysujmy wykres tej funkcji logarytmicznej. Czyli zaznaczam te punkty na naszej siatce. Dla, mi, dla jednej czwartej wartość jest minus 2, czyli dla jednej czwartej minus 2, czyli gdzieś tutaj będzie ten punkt. Dla jednej drugiej wartość jest minus 1, czyli gdzieś tutaj mamy ten punkt, później mamy w jedynce jest 0, w dwójce jest 1. W czwórce jest 2 i w ósemce jest 3. No i teraz spróbuję te punkty po, połączyć linią. Że zacznę tutaj od tej strony, będzie mi łatwiej. Oj, tutaj przez te punkty przechodzi taki wykres. No i tutaj dalej on będzie przebiegał. Tutaj znowu przykleja się tym razem do osi Y. No i co tutaj widzimy? No widzimy, że powstał nam taki bardzo ładny, symetryczny obrazek. Że te dwie krzywe, te wykresy są symetryczne, ale względem czego one są symetryczne? No są symetryczne względem takiej prostej x równa się y, którą teraz tutaj narysuję. To jest taka prosta o równaniu x równa się y. No i widzimy, że rzeczywiście, jak weźmiemy tę na przykład pomarańczową krzywą, odbijemy względem tej prostej, no to dostaniemy tę zieloną i na odwrót, jak zieloną odbijemy względem tej prostej, dostaniemy pomarańczową. No jest to konsekwencja oczywiście tego, że Tutaj zamieniliśmy rolami x z y. Jak mieliśmy punkt na tej pomarańczowej krzywej, który miał współrzędne x, y, na przykład minus 2 i 4, to jego przerzucamy na tę krzywą zieloną, zamieniając po prostu rolami, że teraz jako x bierzemy 1 czwartą, a jako y bierzemy minus 2. I tak zrobiliśmy z każdym punktem, czyli dla każdego punktu zamieniliśmy rolami współrzędne x i y. To co było x, na jednej krzywej jest y na drugiej, a to co było y na jednej jest x na drugiej. No i po prostu ta krzywa nam przerzuciła się na, na tę krzywą. No i to jest oczywiście związane z tym, że te funkcje są do siebie, dla siebie wzajemnie odwrotne. Jedna przeprowadza minus dwójkę na jedną czwartą, a druga przeprowadza jedną czwartą na minus dwójkę. To, to oznacza, że te funkcje są dla siebie odwrotne, że przeprowadza, jedna przeprowadza w tę stronę, druga przeprowadza w tę stronę. No i zawsze tak jest, że jak mamy wykres funkcji i funkcji do niej odwrotnej, to te wykresy są symetryczne względem takiej prostej x równa się y.